Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście VRC i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Football Manager 2017. Oczywiście lecimy sobie dalej z Stalą Mielec. No i mamy tutaj pierwszy mecz rundy, oczywiście wiosennej. Gramy na wyjeździe w Krakowie z tamtejszą Wisłą. Dobra, omówiliśmy sobie oczywiście w poprzednim odcinku przygotowania do tego sezonu, omówiliśmy sobie wszystkie aspekty, jakie tutaj dotyczyły oczywiście naszego zespołu w kontekście oczywiście przerwy zimowej, no i możemy sobie ruszać dalej z rundą wiosenną. Tak sobie jeszcze pomyślałem, tutaj sobie wybiorę skład i będę sobie do Was gadał, tak sobie tutaj teraz pomyślałem, że warto by chyba było zostawić te kluczowe sytuacje w meczach zamiast rozszerzonych. Mówię oczywiście o podglądzie. Moment, muszę się skupić. Jednak tak nie umiem. Nie no, okej. I grać tylko na kluczowych. Wtedy może udałoby się. Tak się zastanawiam. Muszę przerwać wątek, ponieważ tutaj. Chwila zastanowienia. Mateusz Piątkowski, fajne mecze tutaj, jeżeli chodzi o sparingi. I być może jest to jakaś dla niego nagroda. Występ właśnie z krakowską Wisłą. Tak, tak, zróbmy. Nie gra Piątkowski. Natomiast, jeżeli chodzi o tą moją myśl poprzednią, to oczywiście zostawimy sobie te kluczowe sytuacje i zobaczymy, czy zmieścimy się w ciągu powiedzmy 40 minut, jeżeli chodzi o jeden odcinek. Wtedy moglibyśmy dwa mecze na przykład zagrać i myślę, że to by było całkiem, całkiem w porządku. Zmienił oczywiście by się troszeczkę tutaj jakby wygląd tego odcinka, ponieważ zawsze, jak wiecie, grałem jeden mecz, ale wtedy były sytuacje rozszerzone. No a teraz na kluczowych można by zagrać właśnie te dwa spotkania, o których mówię, no i ewentualnie ja bym sobie je przeanalizował na spokojnie już po nagranym odcinku, żeby cokolwiek z nich móc wyciągnąć. Nie jestem tylko pewien, czy będę potrafił w tak krótkim czasie szybko zareagować na jakieś zmiany wojskowe, które następują, bo jak wiecie, bardzo często używałem rozmów motywacyjnych w trakcie meczu. No ale zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało i wtedy wyciągniemy jakieś wnioski. Okej, zakładam słuchawki, żeby cokolwiek tutaj sobie słyszeć, jeżeli chodzi o dźwięk stadionu. Troszeczkę sobie przyciszymy. No i dobra, lecimy sobie oczywiście mecz Wisła Kraków, Stal Mielec, tam już widzieliśmy transparent, no i zaczynają goście z Mielca. Jeszcze troszeczkę tutaj przyciszymy sobie głos, no i Wróbel już ma piłkę, zagrywa tam do naszego obrońcy Song. Oczywiście to jest nasze krótkie rozegranie, stały taki jakby schemat, no i tutaj już Sulewski ma piłkę na prawej stronie. Wrzut z autu, Likaczew, Sulewski ponownie, jest szansa na centrę, zagranie do Pertamo, Pertamo jest po prawej stronie pola karnego, jest tam Borysiuk, wybija piłkę na chwilę, Sulewski, Dmitriew, jest znowu Sulewski tutaj dośrodkowanie w pole karne, Guzmic wybija tą piłkę, Borysiuk, no i tu Pertamo jeszcze zbija to wszystko głową przed polem karnym, przed Bora, Pertamo do Sulewskiego na prawej stronie, Sulewski jest praktycznie, ale mu tutaj Kakuba wybija tę piłkę w ostatniej chwili. No troszeczkę za długo się Sulewski zastanawiał tutaj, co począć z tą piłką. Jeszcze mają Dmitriew, jeszcze tutaj próbuje driblingu, mija jednego z zawodników Wisły, przed Bora, przed polem karnym, przed Bora. Piątkowski, João Morelli, gol! Pięknie, prowadzimy na wyjeździe w Krakowie z Wisłą 1-0. Tak narzekałem na tego João Morelliego ostatnimi czasy, że on nie ma tego mocnego strzału. No i tutaj tego mocnego strzału nie użył. Użył strzału technicznego, precyzyjnego tutaj tuż przy słupku. No i mamy fajny wynik. Wchodzimy bardzo fajnie w mecz już na początku. Prowadzimy 1-0. Kakuba. Kakuba prostopadłe podanie tam na Zawadę na lewą stronę, ale goni go nasz obrońca. Zawada będzie miał szansę na centrę. Centruje w pole karne, jest Ondrasek. Ondrasek na krótki słupek, ale na szczęście Dariusz Płatek blokuje ten strzał. Ratuje naszego bramkarza, ratuje nasz zespół. No i mamy tylko korner dla krakowskiej Wisły. Centra w pole karne. Skok tutaj, Chubnik skakał, ale na szczęście nasza piłka mija poprzeczkę. Dobrze. Skupcie się panowie i pilnujcie tego wyniku, bo tutaj
bo tutaj cenne 3 punkty w Krakowie by były, jeżeli by się oczywiście udało, to jest dopiero 16 minuta, no ale już powolutku możemy sobie myśleć o takim małym sukcesiku. Być może się to uda, być może gdzieś tam nasz zespół będzie potrafił tutaj wyciągnąć z Krakowa maksymalną liczbę punktów, będzie potrafił wyrwać krakowskiej Wiśle wygraną w Wróbel. Oczywiście krótkie podanie do Płatka. Płatek, rozegranie piłki do przodu, Sulewski tam skacze, wygrywa piłkę, Pertamo mają teraz, Pertamo prosto padło podanie do Piątkowskiego, Piątkowski sam na sam z bramkarzem, no i tutaj krótki słupek, ale niestety Miśkiewicz broni ten strzał, pilnował swojego krótkiego słupka bramkarz, no i w tym momencie wciąż jest wynik 1-0 dla Stali Mielec, jeszcze Buczkowski w pole karnej, jeszcze João Morelli, jeszcze Pertamo, ale piłka odbija się do obrońców, jeszcze raz João Morelli próbował tak samo jak w pierwszym, przy pierwszym golu gdzieś tam tą piłkę pod poprzeczkę zmieścić technicznym strzałem, ale niestety tym razem się to nie udało. No mamy tutaj strzały, mamy posiadanie piłki, mamy fajną celność podań, jest ogólnie dobrze, jest ogólnie bardzo fajna sytuacja tutaj w Krakowie. Pertamo dostrzykowanie w pole karne, wbija Guzmic, Chubnik, jeszcze ciśniemy tutaj krakowian, przedbora przed polem karnym, Dmitrew strzela i gol! 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 To jest 2-0 już, proszę Państwa. Oleg Dmitriew, ale świetny strzał tutaj. Precyzyjnie przymierzył, precyzyjnie zmieścił tę piłkę w okienku. Tam jeszcze bramkarz musnął ją rękawicami, ale oczywiście na nic się to zdało, ponieważ strzał był bardzo, bardzo celny. No i kończy się pierwsza połowa. Prowadzimy 2-0. Świetnie. I bądźcie skoncentrowani. O, i to mi się podoba, gdy używam tej opcji, jak piłkarze odbierają ją pozytywnie. Ponieważ w mojej opinii ta opcja jest bardzo, bardzo dobra, jeżeli chodzi przede wszystkim o te słabsze zespoły, którymi gram z reguły. Wiecie, w Football Managerze 2-0 nie oznacza kompletnie nic. Taka jest prawda. Pertamo przed polem karnym. Pertamo oddaje krótki strzał, ale tam Miśkiewicz znowu... ale chyba był słupek, tutaj mi podpowiada komentarz, że był słupek, więc tutaj Pertamo nie pomylił się, wiedział, no ale być może gdyby ta piłka była kierowana w światło bramki, to bramkarz Wisły Kraków by tą piłkę wyciągnął. Ach, niestety Sulewski tutaj prowokuje w tym momencie rzut karny dla krakowian. No nie wiem, czy był rzut karny, tak mi to wyglądało troszeczkę na linię 16 metra tutaj, no ale skoro sędzia widział lepiej, no to tutaj oczywiście piękna oprawa tutaj Wiślaków, rzecz jasna. Zobaczymy sobie, czy Vitoria podoła tutaj zadaniu i strzeli bramkę z 11 metra, tak, niestety pokonuje naszego bramkarza, no i w tym momencie Wisła łapie z nami kontakt, jest już tylko 2-1 dla Stali Mielec, ale tutaj Likaczew, narożnik pola karnego, Likaczew dostrzykowanie w pole karne, Guzmic wybija piłkę, jest szansa na kontratak, Ondrasek, ale Dmitrew przerywa to, Pertamo przy piłce, utrzymuje się troszeczkę dłużej, jest tyłem do bramki, będzie musiał tę piłkę za chwilkę oddać, tak też czyni, Sulewski do Dmitriewa, João Morelli znowu tutaj stara się, tak, znowu się stara technicznie uderzyć, ale tym razem bramkarz Wisły Miśkiewicz jest na posterunku, także wciąż prowadzimy 2-1. Pawłowski rozpędza się tutaj powoli, ale jest Songo, no to jest obrońca. Buczkowski podanie do przodu na Piątkowskiego, João Morelli prosto padło podanie na Pertamo, jest 3-1, to mi się podoba, pięknie, ależ funkcjonuje dzisiaj znakomicie ta nasza ofensywa, świetnie, ekstra. 3-1 prowadzimy na stadionie w Krakowie. To jest bardzo, bardzo dobry wynik oczywiście dla naszego zespołu. Tutaj Buczkowski, ja go miałem zmienić po 60 minutach, ponieważ on nie jest do końca w 100% dyspozycji, więc myślę, że tutaj jeżeli chodzi o tą lewą flankę, to będziemy mogli spokojnie sobie na Michała Szewczyka liczyć. Natomiast za Piątkowskiego wprowadzimy tutaj Oktawiana Skrzecza i być może ten zawodnik nareszcie się przebudzi i nareszcie nam coś pokaże, bo do tej pory bramki strzelał jedynie w meczach pucharowych. No dobra. Szewczyk, o, zaczął padać śnieg tutaj, jak widzicie. Przedbora. Skrzecz. João Morelli. Ale tutaj piłka do Dmitriewa, ale na nasze nieszczęście przeciął jeden z zawodników Wisły Kraków. Prosto padło podanie do Ondraska. Ondrasek jeszcze zagrywa do Zawady. Zawada wychodzi sam na sam z bramkarzem. Zawada, no i niestety tutaj piłka pod poprzeczkę. Bramkarz nie miał praktycznie, no praktycznie, w ogóle nie miał szans, w ogóle. Niestety jest tylko 2-3 już tutaj dla Stali z Mielca. Wisła po raz drugi w tym meczu łapie kontakt. No mam nadzieję, że tutaj nasi zawodnicy będą potrafili jednak wyjść z opresji i wynik ten
Utrzymać. Okej, skupmy się troszeczkę na obronie. Skupmy się troszeczkę na obronie. Szewczyk, rzut rożny, dostosowanie w pole karne. Likaczew tam skacze, ale Ondrasek go przeskakuje. Ferencik. No i jest tutaj szansa na kontratak, tym bardziej, że to celna piłka do Kakuby, a tutaj mu z prawej strony wybiega Wrześniak. Wrześniak. Wrześniak jest na 16 metrze. Wrześniak może pokonać naszego bramkarza, ale Wróbel tam zostawia rękę. No i na nasze szczęście ta właśnie ręka tutaj broni piłkę w tej znakomitej sytuacji dla gospodarzy. Mączyński jeszcze gra w Wiśle, rzut rożny. Tam Witoria skakał, ale nie dosięgnął tej piłki. Kakuba. Kakuba jest tutaj z lewej strony, no i Szewczyk mu tę piłkę odbiera. Szewczyk zagrywa do przodu do Pertamo, jest szansa na kontra. Gdyby Pertamo tam zauważył wybiegającego naszego zawodnika, to był chyba tam Oktawian Skrzecz, ale no niestety nie zdążył się Pertamo obrócić w porę. Wciąż na tablicy widnieje wynik 3-2 dla Stali Mielec. Ferencik. Jest Płatek tutaj elegancko, te pojedynki główkowe to są jego ulubione tutaj formy walki o odbiór właśnie futbolówki. Miśkiewicz. Miśkiewicz, długa piłka, zagrania na środek boiska, ale tam jest Ondrasek, przechwycił tą piłkę. Chubnik. Mączyński. Mączyński do przodu na Wrześniaka, Son go się potyka. Chubnik. Jeszcze Mączyński, rozgrywa Wisła, ale to Dmitrew przerywa na chwilkę tą akcję. Chubnik. Ach, tu Dmitry wpadł, na to właśnie czekałem. Czekałem na taki znakomity odbiór naszego piłkarza. Bertamu się rozpędza tutaj na prawej stronie, ale Witoria mu tą piłkę odbiera. No i znowu Wisła Kraków ma szansę na strzelenie bramki. Wrześniak, ależ tu piłka pierwsza do Góralskiego. No i fatalnie. To niestety błędy w naszej defensywie tutaj nie będą nam... Ach, dwa razy mieliśmy dwubramkową przewagę, no i na ten moment jest 78 minuta, no a wynik jest 3-3. Jeszcze żółta kartka dla Songo, to jest czwarta żółta kartka dla naszych graczy w tym właśnie spotkaniu. No cóż, 82 minuta, no może jeszcze tutaj nasz zespół przyciśnie i pokusi się o tą czwartą bramkę, ale wyraźnie tutaj na fali jest w tej chwili zespół gospodarzy. Pertamo. Pertamo się rozpędza. Być może tam zagra do Stuleckiego na prawą stronę, ale nie, tutaj Chubnik odbiera mu tę piłkę agresywnie, ale na szczęście podanie Wiślaków niecelne, no i Płatek przy piłce. Płatek, zagranie tutaj na lewą stronę do Szewczyka. Szewczyk to zawodnik ofensywny, więc być może tutaj jeszcze pociągnie Stal Mielec do tego, aby strzelić jakąś bramkę, ależ tutaj piłka na João Morelli, Pertamo, poprzeczka! Niewiarygodna sytuacja dla gości z Mielca w tej chwili, no niestety... Niestety tutaj... Aj, kurczę. Dobrze, Szewczyk. Rzut rożny. Będzie dośrodkowanie w pole karne. Nie, do Pertamo na krótko. Jeszcze raz Szewczyk. Ach, tam Miśkiewicz się zorientował w porę, o co w tym wszystkim chodzi. No i oczywiście wynik się tutaj nie zmienia. Jeszcze na spalonym Pertamo jest 90 minuta meczu. 2 minuty doliczył sędzia. No i już prawie na pewno ten mecz zakończy się podziałem punktów, co oczywiście nie jest złe z naszego punktu widzenia, ale biorąc pod uwagę przebieg meczu, no powinniśmy jednak tutaj lepiej troszeczkę zareagować i wywieźć komplet punktów z Krakowa. Tak się nie dzieje. Jeszcze nie przesądzajmy, bo tutaj jeszcze Wisła ma piłkę, ale prawdopodobnie sędzia za chwilkę ten mecz zakończy. Jeszcze Wrześniak. Jeszcze tutaj próba zaskoczenia Wróbla, oczywiście ten na posterunku zaskoczyć się nie daje. Wróbel. Płatek. No i koniec tego spotkania. Wyrównany mecz, bardzo dobry mecz, bardzo mecz ofensywny. Myślę, że warto pochwalić tutaj naszych zawodników, oczywiście nie obniżać im morale. Na tą chwilę jesteśmy na miejscu 5, punktów 31, ale tu się robi tak ciasno, że o tą pozycję w pierwszej ósemce będzie trzeba walczyć do samego końca. No dobrze, Pertamo strzela, João Morelli strzela i to są bardzo dobre informacje, ponieważ pod nieobecność Damiana Warchoła miałem obawy, że niestety nie będzie miał kto go tutaj wyręczyć. No dobrze, kolejny mecz gramy z Lechem Poznań u siebie. To może być ciężkie spotkanie dopiero. No ale nic. Oczywiście przemykamy sobie w kierunku tego spotkania. I teraz tak. Jeżeli chodzi o transfery, to tak jak wspominałem, bardzo było ciężko kogokolwiek zatrudnić. I jak sami zresztą widzieliście po ekranie składu, nie udało mi się nawet nikogo wypożyczyć, bo tutaj miałem sugestie od kilku
od kilku widzów, ażeby właśnie to uczynić. Natomiast próbowałem tutaj kilku klasowych zawodników próbować wypożyczyć. Natomiast tutaj przeszkodą było zachowanie się ich klubów macierzystych, które żądały czasami nawet 50, 60 czy 70% udziału w pensji. A że to byli zawodnicy na przykład z rezerw Chelsea, więc to 50% w tamtym przypadku, z tego co kojarzę, wynosiło 51 tysięcy złotych. 51 tysięcy złotych. Nie do zrobienia temat. Oczywiście można wypożyczyć graczy słabszych, ale to się mija z celem, ponieważ oni... Dmitriev i Morelli. No i świetnie. Ponieważ oni... No... Ławka nie jest moim celem tutaj poszerzanie kadry. Moim celem jest zdobycie, pozyskanie zawodników, którzy będą stanowili fundament tutaj, jeżeli chodzi o nasz zespół, którzy będą decydowali o losach meczów. I tak jak mówiłem, potrzeba mi trzech zawodników co najmniej, plus ewentualnie czwarty bramkarz. Nie wiem, jak to zrobić. Najlepszym tutaj rozwiązaniem być może byłaby sprzedaż Płatka. Natomiast, o właśnie, a propos... Tu jest akurat temat Kowalskiego. To jest 600 tysięcy złotych z Lecha Poznań. Chcą Legię prześcignąć. Ciekawe, czy by dali Banieczkę. 800. Może jednak Banieczkę i procent z następnego transferu, na przykład 30. Wow. Zaakceptowali to, więc możemy w sumie odrzucić ofertę Legii Warszawa, bo jest ona mniej korzystna dla nas, żeby on już nie musiał negocjować. I tutaj ewentualnie ten 1 000 000 zł moglibyśmy za tego Kowalskiego przytulić. Płatek, Piast Gliwice, nie ma szans. Nie ma szans sprzedaży go do klubu krajowego, właśnie o tym wam chciałem powiedzieć. Natomiast jest taka opcja, że kiedyś Vitória, chociażby de Guimarães się po niego zgłosi, ewentualnie FC Nantes, tu jest wypożyczenie, ale kiedyś mówiłem o 3 milionach euro za tego zawodnika, to jest 12 milionów złotych. Teraz bym go sprzedał za 5 nawet. No trudno, trudno. On chce i tak odejść, więc... rezerwy. Aha, tak, na pewno to jest zawodnik, który mnie bardzo interesuje. Och, ci moi skauci, niesamowici są. Bardzo optymistycznie nastawieni do części zawodników. No ale cóż, tak bywa. Zobaczymy. Zobaczymy, jak nam pójdzie z Lechem. Natomiast 3 dni później, już 3 dni później, mamy Jagiellonię też u siebie. Więc to będą ciężkie 4 dni. 4 punkty tutaj to byłoby fajnie. Remisik z Lechem i zwycięstwo z Jagiellonią byłoby fajnie. Natomiast tak jak widzicie, tutaj Lech na pewno jest fawory. Znowu tego Płatka. No dobra, możemy się z Legią potargować. Myślę, że możemy zagrać nawet tak. I powoli ich zacząć badać. Troszeczkę się tutaj z nimi. 650. Nie no, panowie. Panowie, nie róbmy sobie jaj. To będzie czołowy. To będzie czołowy. 750 tysięcy. Jaja sobie robicie, chłopcy. Sprzedaż takiego Kowalskiego by nam delikatnie tę dziurę oczywiście mogła. Może nie załatać, ale przyłatać. 4-2 Legia Warszawa ze Śląskiem Wrocław. To będzie mistrz Polski chyba. Ale Lechia też wygrywa. Lechia wygrywa 3-1 z Jagiellonią. Michał Kucharczyk. 28 lat. Tak. Dobra. Okej, na razie nikt nam tej piątej pozycji nie zabrał, więc możemy się w spokoju tutaj szykować na poznański klub. Cóż, zobaczymy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. No mam nadzieję, że tutaj niedługo koniec okna transferowego, więc o tego Płatka na pewno będą zabiegać. Ciekawe, czy jeszcze Legia spróbuje Kowalskiego pozyskać. Okej. Gramy z Lechem. Wydaje mi się, że ten skład jest całkiem w porządku. Fajnie zagrali mi ostatni mecz.
Myślę. Dobra, może być. Tak. Myślę, że tutaj opcja 3 punktów nie jest wcale taka nierealna, bo już nieraz moi piłkarze mi tutaj sprawili niespodziankę. I zróbcie im kolejną niemiłą. Gramy u siebie oczywiście z poznańską Lokomotywą. No i zobaczymy, na co tutaj stać naszych chłopaków. Wydaje się, że może pójść całkiem nieźle. No ale zobaczymy. Zaczyna tutaj Lech Poznań oczywiście na w jasnych strojach. My natomiast w jednolitych niebieskich. No i już tutaj Buczkowski zatrzymuje Janickiego po lewej stronie boiska. No, ciekawe ilu jest widzów. Czy jest komplet? Ciekawe ilu przyjechało z Poznania. Sulewski, Dmitriew, Pertamo. Spokojnie. Oj, ja się tutaj pogubili, ale okej. Okay. Sulewski. Momencik. Czy to jest ten? Nie, to nie jest ten. Frimpong. Dobra. Już. No i Frimpong się rozpędza tutaj na lewej stronie i będzie pierwsza dobra i dogodna okazja dla Lecha Poznań do skutkowania w pole karne, bo tape. No i tutaj zupełnie niekryty przez Songo. No i przegrywamy już w tym meczu niestety 1-0. Cieszą się kibice Kolejorza. No a my tutaj wchodzimy w ten mecz fatalnie. Ach, niedobrze. Panowie, więcej zaangażowania. Panowie, to jest początek meczu, a my przegrywamy już 1-0. Tutaj nie będzie łatwo strzelić bramki oczywiście Lechowi. Lech jest bardzo silnym zespołem, ma klasowych naprawdę piłkarzy. Tutaj w porównaniu do nas to jest różnica co najmniej jednej klasy. Jedyne co tutaj może zadziałać, to magiczna taktyka VRC. Songo, Buczkowski do przodu, Piątkowski tam się rozpędza na lewej stronie, Piątkowski ma piłkę. Może jakieś dobre dośrodkowanie, ale ono jest zablokowane. Jeszcze Buczkowski, jeszcze na środek do Dmitriewa. Dmitriew ma piłkę, przedbora przed polem karnym, Joao Morelli, Pertamo. I tutaj wychodzi Sulewski na prawej stronie, Sulewski na 16 metrze, ale nie ma tutaj okazji do strzału. Zablokowany tam przez dwóch graczy Lecha Poznań. No i znowu poznaniacy wychodzą z kontrą. Prostopadłe podanie do Jewcicza. Nie wiem, gdzie są nasi obrońcy. Jewcicz tutaj, no i Wróbel nie pilnuje swojego krótkiego słupka. No to jest masakra jakaś. Ten bramkarz to jest dramat. Momentami. Ach, 16 minuta meczu, a my przegrywamy 0-2 u siebie z Lechem Poznań i sytuacja jakby w polskiej ekstraklasie zdaje się wracać do normy, czyli Stal Mielec będzie miała problemy. Pertamo, w środku pola, zagranie na środek do przedbory, przedbora, Piątkowski, Joao Morelli, no może jakby tak przymierzył tutaj taką kontaktową bramkę zdobyć, to jeszcze dałoby ten... Ale bomba. Niestety nie weszła. Gdyby weszła, to na pewno by to była bramka kolejki. Natomiast na tą chwilę ona by nam dała dużo. Ona by nam dała kontakt, ona by nam dała morale w górę, nadzieję. Dmitriew, przedbora rozegra, Joao Morelli, Pertamo tutaj wypuszcza Joao Morelli strzela, ale prosto w Obrenowicza, jeszcze będzie szansa. Nie, Capela wybija na rzut rożny. No szansa była tutaj, ten strzał bardzo dobry, no jest posiadanie, jak zwykle są celne podania, ale czasami po prostu klasa zawodników zespołu przeciwnego, tutaj jest temat, bardzo szybko się rozwiązuje. Gajos, o ależ tam piłka posłana na Jewcicia, ale chyba nasz zawodnik tutaj będzie pierwszy przy piłce. Tak, Sulewski wybija na aut, no i koniec tej akcji Lecha Poznań. 28 minuta, 30 minuta meczu, no niestety tutaj na ten moment Lech ma nawet przewagę w strzałach, a my tutaj prawdopodobnie na przerwę zejdziemy przegrywając to spotkanie. Jewcicz, oby nie 3-0. Butejp, Janicki, narożnik pola karnego, Janicki wpada już w pole karne, tam tutaj dośrodkowanie i... Tetech. O Boże, nie tak to miało wyglądać. Ale czułem tą bramkę w kościach już, no to jest 3-0, to są dwie bramki Wróbla. Tutaj dostał piłkę, którą powinien wybronić, zresztą tą drugą też. A niestety. No, bardzo ciężko będzie tutaj nawiązać jakikolwiek kontakt z Poznaniem. Buszkowski. Przedbora. No i tutaj oczywiście koniec tej pierwszej początkowej akcji, już 60 minuta meczu.
Warto by było chyba za chwilkę dokonać jakichś zmian, ale jeszcze poczekajmy, zobaczmy, co stanie się tutaj w tej akcji Songo. Do tyłu, do Buczkowskiego. Rozpadał nam się tutaj deszcz nad Mielcem. Buczkowski, do tyłu, Songo, przed Bora, do przodu, João Morelli, Piątkowski, Buczkowski. Buczkowski tutaj holuje tę piłkę przy nodze długo, Piątkowski. Bardzo się cofnął nasz napastnik, João Morelli, Pertamo, no i tam wychodził Musulewski, ale za późno ta piłka zagrana do nogi, a mogło to być na dobieg. Jeszcze Pertamo, no i jest 3 do 1. Jest nadzieja wlana w serca kibiców. Dokonamy tutaj oczywiście jakiejś zmiany. Tego Piątkowskiego trzeba zmienić. No może Skrzecz. Czy Morelli. Cofnij. Dobra, Piątkowski. Kto tu może przechylić szale? No tutaj może być ciężko. Może Staniczek? Sprawdźmy. Nic do stracenia. A jak wygląda temat kibiców? 343 mamy kibiców z Poznania na sektorze gości. Całkiem pokaźna liczba. Kajembe. Frimpong. Frimpong przy piłce. Wycofuje piłkę z powrotem do Kajembe. Kajembe przed pole karne, ale tam Płatek wmieszał się w to wszystko. No i elegancko tę piłkę głową odebrał. Jest, prostopadła piłka na Pertamo, ale tam Kajembe się wraca i odbiera futbolówkę naszym zawodnikom. Obrenowicz będzie zastanawiał się długo, żeby zyskać troszeczkę na czasie. João Morelli, Skrzecz. Skrzesz rozgrywa piłkę do Pertamo. Mamy tutaj futbolówkę i to jest akcja ofensywna. Sulewski, dośrodkowanie w pole karne. João Morelli, gol! 3-2. Okej. Jest nadzieja, tylko żeby teraz nie popsuć i nie dostać czwartej bramki. Bo to by było najgorsze, co może się wydarzyć. Na ten moment mamy znowu kolejny fantastyczny ofensywny mecz. Znowu tracimy niestety 3 bramki, co najmniej. Ale oczywiście nasza linia defensywy jest bolączką i o tym wszyscy dobrze wiemy, ponieważ chociażby taki Likaczew, no to nie jest zawodnik na ekstraklasę, na pierwszy skład. Pertamo, Staniczek, teraz, ale tutaj fatalne podanie Staniczka, no i niestety Kolejosz ma kontratak. Sigurdsson będzie wychodził do tej piłki. Sigurdsson minął naszych zawodników. No i na ten moment mamy to, czego się obawiałem, czyli dostajemy czwartą bramkę, no i przegrywamy na własnym stadionie z Lechem Poznań 2-4. Ach, tutaj już nawet chyba ofensywna gra nie za dużo może dać. Ale spróbujmy, no bo cóż. Cóż mamy do stracenia? Nie mamy do stracenia nic, najwyżej dostaniemy piątą i szóstą bramkę, co jest bardzo prawdopodobne zresztą. Ale będziemy się starać tutaj coś jeszcze urwać Kolejorzowi. Samba, żółta kartka, no i mamy rzut z autu. Ach, Sigurdsson chyba tej piłki dopadnie, ale jest Płatek. No Płatek to jest chyba jedyny zawodnik, który gwarantuje nam pewność w linii defensywy, chociaż Songo też nie jest teoretycznie złym graczem, ale to jeszcze chyba nie jest ten poziom. Skrzecz. Zagranie do Pertamo. Dmitriew. João Morelli. Staniczek. Ależ tam wypaszył Pertamo. Pertamo. To powinna być bramka. To powinno być 3-4. To była 100% sytuacja. Niestety niewykorzystana. Tak jak widać, mieliśmy 3. Lech żadnej. Ale oczywiście one nie są jakoś miarodajne tutaj te liczby. Szkoda, Sulewski 2 asysty. No to jest jednak gracz, który daje tutaj jakąś jakość na tej prawej obronie. Jeszcze korner, jeszcze Buczkowski. I tam Songo skacze, ale przeskoczył go Samba. No i jest Zatko. I rozpoczyna się kolejna kontra zespołu gości. Zatko, do środka, spokojnie. Jóźwiak pomyśli, poczeka, zagra prostopadle do Sigurdssona. Jest Songo, oczywiście znowu dał się wyprzedzić po raz drugi w tym meczu, ale gdzieś tam piłka się odbija fartownie od tego zawodnika. No i Pertamo wychodzi sam na sam z bramkarzem. Pertamo, gol! Gol, to jest 3-4, ale nie zdążymy. Będzie bardzo, bardzo ciężko. Mamy dosłownie 3 minuty meczu, ażeby tutaj zyskać chociażby ten jeden punkcik. 91, 92 minuta, no jeszcze minuta. Janicki wybija Staniczek, piłkę ma João Morelli, więc jest szansa na kontrę. Długa piłka do Pertamo, Pertamo tam pędzi prawą stroną, Pertamo. Pertamo ma tylko w środku, ale już mu Gajos odbiera tę piłkę, więc nie ma oczywiście o czym rozmawiać. Kędziora do przodu, długa piłka na Sigurdssona. Jest Płatek, Sulewski. Staniczek, spokojnie to rozegrać, ależ piłka do João Morelliego. João Morelli tutaj się rozpędza.
Niestety niecelnie. No i Sigurdsson, to jest niebezpieczny zawodnik, który co rusz mija Songa. O, tutaj faul, ewidentnie sobie Songo nie radzi tutaj z zawodnikiem. Chyba. Halo? Gdzie jest moja kamera? Halo? Jestem. No niestety koniec meczu, przegrywamy to wszystko 3 do 4. Muszę sobie, o, tak chyba będzie elegancko. No nic, jeden punkt w dwóch meczach tutaj, jeżeli chodzi o to nagranie. Szkoda. Szkoda. Naprawdę szkoda tego meczu, szczególnie z Wisłą Kraków. No jeżeli Wisłę byśmy wygrali, a Lecha przegrali, to jeszcze by było całkiem w porządku. Natomiast no na ten moment nie jest za ciekawie. Piąte miejsce niby obronione, ale to jest wciąż tylko 31 punktów. Mogło być lepiej. Ale pamiętajmy, że jesteśmy Beniaminkiem. Pamiętajmy, że przecież rok temu dopiero, niecały rok temu dopiero awansowaliśmy do tej ekstraklasy. I tutaj jesteśmy zespołem słabym raczej na tą ekstraklasę. No. Pertamu, bardzo, bardzo dobry występ. Ale niestety, nie wystarczyło to, żeby ugrać chociażby, chociażby jeden punkt. No dobrze, myślę, że będziemy kończyć sobie, ale jeszcze może może chociaż dokończmy tą kolejkę, co? Wtedy będzie taka pełny obraz sytuacji w tabeli. Dobra, jak to wygląda? Wygląda to tak, że goni nas Górnik Łęczna i Piast Gliwice oraz Śląsk Wrocław. Wisła Płock ma już do nas tylko 4 punkty straty. My natomiast, jeżeli chodzi o pierwszą trójkę, no to zdecydowanie się pożegnaliśmy tutaj z tymi pozycjami. Lech tutaj nam odskakuje. No i cóż, no te pozycje 5, 6, 7, 8, czyli jakby druga połowa grupy mistrzowskiej jest gdzieś tam w naszym zasięgu. Natomiast zobaczymy. No teraz gramy z Jagiellonią u siebie. To powinien być mecz, z którego powinniśmy wywieźć 3 punkty. No mam nadzieję, że tak się stanie. Ale to się jeszcze okaże. Okej, dzięki Wam za odcinek. Widzimy się niebawem w kolejnym. Na ten moment pozdrawiam Was ciepło. Trzymajcie się. Cześć.